Paweł Jonik, kłaniam się i zapraszam na najnowsze wydanie magazynu Fan Club Studio w telewizji WTK. Jak co tydzień rozmawiamy o wydarzeniach dotyczących Lecha i Warty Poznań, a o tych wydarzeniach porozmawiamy dziś z redaktorem Radia Poznanie Grzegorzem Hałasikiem. Dzień dobry. Dzień dobry. A także z Wiktorią Łabęcką, a o sporcie.pl, a wcześniej m.in. biuro prasowe Lecha Poznań. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rozpoczniemy od meczu Lecha Poznań z Pogonią Szczecin. To spotkanie Kolejosz wygrał 3-0. A o szczegółach w krótkim materiale. Starcie Lecha Poznań z Pogonią Szczecin było traktowane jako hit 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny podeszły do siebie z dużym respektem i w pierwszej połowie nie oglądaliśmy bramek. Dobrze rozpoczęliśmy ten mecz. Pierwsze kilkanaście minut było dobre w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysokim pressingiem, tak jak zakładaliśmy, ale Pogoń sobie z nami poradziła i później ten mecz się wyrównał. Były takie momenty, gdzie raz Pogoń przeważała, raz my. Po przerwie obraz meczu uległ zmianie. Lech zaczął atakować odważniej. Już 3 minuty po wznowieniu gry Christopher Welde mógł wpisać się na listę strzelców, ale czujnie między słupkami zachował się Dante Stipica. To był zaledwie zwiastun tego, co czekało nas w dalszej części meczu. Postanowiliśmy jeszcze mocniej wykorzystać boczne sektory boiska, jeszcze mocniej chcieliśmy szukać możliwości wykorzystania przestrzeni za plecami obrony Pogoni. No i to nam się udało. W 70. minucie Mikael Isak wykorzystał dobre zgranie głową Jakuba Kamińskiego i było 1-0. Nie minęły 2 minuty, a kibice mogli cieszyć się z prowadzenia 2 bramkami. Tym razem Stipice pokonał Dawid Kownacki, który wykorzystał podanie Joela Pereiry. Chwilę później Mateusz Łęgowski sfaulował Kownasia w polu karnym, a 11 pewnie wykorzystał Isak. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3-0. W parę minut zdobywamy 3 bramki, także tylko się cieszyć z tego, ze skuteczności. Dzisiaj mieliśmy Mikaela Iszaka, wiemy jak to jest dla nas ważny zawodnik. Strzelenie tej pierwszej bramki, szczególnie w meczu wyjazdowym, to jest zawsze klucz dla nas do sukcesu i dzisiaj tak się stało. Dzięki wygranej Lech powrócił na fotel lidera. Druga Pogoń traci do Kolejorza 2 punkty, a kolejny w tabeli Raków 3 oczka. W środę Lechici zmierzą się w Zabrzu z miejscowym Górnikiem w ćwierćfinale Pucharu Polski. Lech Poznań wygrywa w Szczecinie 3-0. Grzegorzu, komentowałeś to spotkanie. To na początek zapytam, jak twoje wrażenia? Myślałem, patrząc na pierwszą połowę, że to się skończy takim remisem mocnym 0-0, bo pierwsza połowa na to wskazywała. Myślę, że Lech bardziej potrafił nad Pogonią dominować, ale Pogoń się dobrze broniła i tego skruszyć Lech nie potrafił. Pierwszy kwadrans był dobry Poznaniaków. Właściwie nie wypuszczali Pogoni z ich połowy, nie pozwalali rozwijać tych skrzydeł, które tam miały być jakimś szaleństwem, szczególnie jeśli chodzi o Grosickiego, ale sam Lech też zagrażał bramce średnio, chociaż już na dzień dobry tam zaatakowali. Ale tak sobie myślę, mało strzałów, bardzo taki zachowawczy mecz z jednej i z drugiej strony i przestałem wierzyć, że podejmie jakieś ryzyko Lech Poznań w drugiej części spotkania. No i całe szczęście, że Maciej Skorża nie pojechał tego meczu zremisować, bo bałem się przez 45 minut, że tutaj Lech pojechał tego meczu nie przegrać i będziemy dalej tak patrzeć w tę tabelę z tej drugiej pozycji. Natomiast okazało się po przerwie, że jednak nie, że szukał jakiegoś sposobu, żeby Pogoń skruszyć. No ale co przede wszystkim mi się w tym meczu najbardziej podobało, to nie było jakieś skromne 1-0 i jedziemy do domu, cieszymy się, że są 3 punkty, że 1-0 to takie same zwycięstwo jak 3-0. Nie, my mieliśmy pokaz siły Lecha Poznań w tym spotkaniu. To było takie poważne utarcie nosa i wręcz przetrzepanie skóry Pogoni Szczecin, bo 3-0 na boisku rywala, wicelidera. No to jest naprawdę bardzo dobry wynik i to możemy porównywać do innych takich zwycięstw, wręcz tych w europejskich pucharach za Dariusza Żurawia, tak? Gdzie Lech w tej rundzie wstępnej, tak? W tych kwalifikacjach jeździł na te stadiony i wygrywał. Chociażby. No na przykład, tak, tak. Czy nawet w Sztokholmie. No to były takie pokazy siły i z czymś takim mieliśmy do czynienia. Oczywiście daleko do końca rozgrywek, ale nie boję się powiedzieć, że krok milowy. Krok milowy nie tylko dlatego, że Lech wyszedł na prowadzenie i ma te 2 punkciki, nawet nie powiem punkty, punkciki przewagi nad Pogonią Szczecin, ale pokazał swoją siłę w tym spotkaniu. To jest naprawdę wielki plus, wielka zaleta tego meczu. Pokazał siłę, ale dopiero w drugiej części spotkania. Pierwsza faktycznie taka mocno rwana, tak jak mówiłem w materiale, z dużym respektem te drużyny podeszły
doszły do siebie lider do wicelidera, chociaż Wiktorio Bartosz-Salamon mówił właśnie o tym, co Grzegorz, że pierwsze 15 minut on użył sformułowania dominacja Lecha Poznań. Ja mam wrażenie, że to słowa troszeczkę na wyrost. Lech faktycznie miał lekką przewagę nad Pogonią, jeżeli chodzi o 45 minut, o te pierwsze 45 minut, natomiast faktycznie do przerwy nie potrafił tego udokumentować. No tak, zgadzam się. Generalnie można powiedzieć, że ta pierwsza część spotkania to taki trochę z dużej chmury mały też. Obiecywaliśmy sobie dużo po tym meczu, ale wydaje mi się, że to generalnie też specyfika Ekstraklasy. Często jak sobie po jakimś meczu coś obiecujemy, to niestety on bywa taki na początku. Trochę sprawdziły się słowa trenera Macieja Skorszy z przedmeczowej konferencji prasowej, gdzie on mówił, że to spotkanie w tej pierwszej części może tak wyglądać, że w drugiej połowie faktycznie nabierze rumieńców. No i Lech zaczął mocno też tą połowę i faktycznie no, był to, tak jak tutaj się zgodzę, że to był taki pokaz siły, szczególnie po tej 60. którejś minucie, gdy wszedł Kownacki na boisko, no ta gra uległa przemianie i faktycznie trzeba przyznać, że Lech dobrze też wyłączył gdzieś tam skrzydłowych Pogoni, też zaczął się coraz lepiej czuć na boisku i przyniosło ten efekt. O ile w drugiej połowie faktycznie trener Maciej Skorża, można powiedzieć, że tym razem trafił ze zmianami, o tyle Kostar Uniajić, mam wrażenie, w przerwie troszeczkę posypał grę Pogoni Szczecin, zdejmując Kowalczyka i Zachowicia. O ile oczywiście o takiej dobrej grze można mówić, no ale jednak 0-0 to nie był na pewno zły wynik z perspektywy Pogoni Szczecin. Nie wiem, czy Grzegorzu podzielasz to zdanie? Zachowicz też mnie nie przekonywał, powiedzmy, ale generalnie ofensywa obu zespołów w pierwszej połowie nie przekonywała, więc myślę, że szukał tutaj faktycznie rozwiązania. Natomiast w środku pola ta zmiana, no faktycznie, bo on tam biegał, Kowalczyk właściwie naprawdę, no może nie z pianą, ale z taką determinacją do każdej piłki, harował, było go dużo. Ale gdzieś chyba przegrywał tę walkę w środku pola, bo tu bym zwrócił uwagę i no moja ocena na przykład Radosława Murawskiego jest wysoka za to spotkanie w środku pola i może taka była intencja trenera Rujniacza. Ja też patrząc na zmiany Lecha już w drugiej połowie, też się trochę dziwiłem zmianą Amarala. Może też nie był faktycznie ten Amaralowy, do jakiego się przyzwyczailiśmy. Ale pamiętamy, co się wydarzyło w Krakowie, gdy Amaral zszedł z boiska, a może nie był w stanie grać. Ja podpytałem trenera Macieja Skorży o zdjęcie Amarala w drugiej części spotkania po meczu w Szczecinie na konferencji prasowej, a trener Skorża mi opowiedział o wyjściu Kownackiego, czyli niby poruszył ten sam temat, ale akurat mnie bardziej interesował Amaral niż Kownacki. Kownackiego oczywiście pochwalił i tu właściwie nie ma co dyskutować. No, wejście Kownackiego mocno rozruszało z przodu. Mimo, że wiem, że Amaral wchodzi jako drugi napastnik bardzo często i mimo, że gra na dziesiątce, to często jest takim fałszywym drugim napastnikiem, też chyba w tym studiu o tym rozmawialiśmy już nieraz, ale w tych butach lepiej spisał się akurat w tym meczu Kownacki, bo niby wszedł na dziesiątkę, ale sam mi powiedział po meczu, gdy rozmawialiśmy tuż przed odjazdem do Poznania, że to jest faktycznie zawsze utrudnienie dla obrońców, gdy wchodzi na dziesiątkę niby napastnik i już oni inaczej muszą się poruszać. Już tam się troszeczkę potrafią pogubić przy kryciu na przykład. To się wszystko sprawdziło, bo akurat no, krycie Iszaka przy pierwszej bramce, no to no, powiedzmy minus przy defensywie Pogoni Szczecin. To już niech sobie Pogoń tam rozwiązuje. Kownasia trochę pilnowali przy drugiej bramce, ale on ma takie umiejętności, że jak widać z wiszącym obrońcą na plecach też potrafi nogę przyłożyć, nawet nie stojąc w świetle bramki, idealnie gola strzelić. Więc no tutaj wejście Dawida Kownackiego, te zmiany Lecha faktycznie na plus. O tych bramkach za moment jeszcze porozmawiamy sobie szczegółowo, natomiast tutaj jeszcze nawiązując do tematu João Amarala, on też mógł zostać no, niejako bohaterem, jeżeli chodzi o swój zespół na początku drugiej części spotkania. Pamiętamy, jak z akcją wyszedł Pedro Rebocho, zagrywał właśnie do Amarala, ale było widać, że Portugalczyk no, nie czuł się może najlepiej w tym spotkaniu. Jeszcze ma te zaległości pewnie treningowe po przybytej infekcji bodajże, tak? No tak mówią. Tak mówią. Na razie nie ma tego, nie jest to oczywiście potwierdzone. Natomiast Amaral mimo wszystko wystawił tę piłkę Christopherowi Weldę. Weldę uderzył mocno, ale Dante Stipica jeszcze w tej sytuacji popisał się całkiem niezłą interwencją, bo przede wszystkim zapobiegł on utracie gola. Wiesz, Amaral w tej sytuacji źle przyjął piłkę,
ale naprawił ten swój błąd, jeszcze uratował akcję, podając dalej piłkę do tego Weldę, więc to pokazuje, że nawet jak jest trochę słabszy Amaral, to jednak jest Amaralem. Tak? Cały czas jest z niego pożytek, zdecydowanie tak. Natomiast przechodząc do tych bramek faktycznie, no tutaj jeżeli chodzi o pierwszą akcję, wspomniałeś nazwisko Radosława Murawskiego i tutaj on chyba był największym architektem, jeżeli chodzi o konstruowanie właśnie tej sytuacji strzeleckiej, no bo tak, ta piłka prosto padła nad głowami obrońców, wprost na głowę Jakuba Kamińskiego, podanie z pierwszej piłki, oczywiście zgranie głową Kamyka do Mikaela Isaka, no i świetne wykończenie Szweda. To też pokazuje, Wiktoria, że Szwed jest takim talizmanem, jeżeli chodzi o Lecha Poznań i nawet wracający po przybytym urazie, no jest niesamowitą wartością dodaną dla zespołu Lecha. Jak właśnie to powiedziałeś, też przypomniały mi się słowa komentatorów, którzy mieli okazję komentować ten mecz, którzy dziwili się, że to właśnie Amaral zszedł, a nie Iszak, ale gdzieś właśnie padło to, że Iszak jest tym gwarantem tego przynajmniej, powiedzmy, kola na mecz albo co drugi chociaż mecz, no to kto by tutaj takiego zawodnika ściągał, gdy było też widać, że Iszak jest taki, powiedzmy, zdeterminowany, żeby zdobyć tą bramkę, no chociażby te sytuacje, gdzie no nie patyczkował się z obrońcami Pogoni w momencie, gdy ci do niego podbiegli, który też tam później Amaral, powiedzmy, dostał tą żółtą kartkę, bo chciał bronić kolegi. No ale do rzeczy, no to tak, no Iszak, no widać, to jest klasa sama w sobie, no nie bez powodu mówimy, że to jest jeden z najlepszych, jak i nie najlepszy napastnik w całej lidze. No też warto zwrócić, myślę, jeśli mowa o tej akcji, warto zwrócić uwagę na dobre podanie Jaspera Karlströma, którego chwalimy od kilku tygodni, no i no, trzeba przyznać, no jest też w niesamowitym kazie. No i Radek Murawski, no naprawdę bardzo dobre podanie, bardzo dobry gracz, bardzo dobre zawody tego zawodnika. Zgadzam się. Myślę, że tutaj to była bardzo trafiona decyzja trenera Macieja Skorży, żeby postawić na tego zawodnika akurat, no ponieważ faktycznie w duecie z Karlströmem no, mieli naprawdę, sprawili dużo problemów w środku pola, więc myślę, że warto też zwrócić uwagę na nich i pochwalić ich za ten mecz. A miałem obiekcję przed tym spotkaniem, dlatego że w Krakowie, gdy razem zagrali, nie wyglądało to najlepiej. Co ciekawe, po zejściu Karlströma Murawski się bardziej pokazał. Wracam teraz do meczu w Krakowie. Chociaż po chwili też to się wszystko i tak posypało, ale gdzieś tego Murawskiego z przodu zaczęliśmy widzieć, jak zszedł Karlström. I tutaj mówię, przed tym spotkaniem tak sobie myślę, że to nie jest takie idealne rozwiązanie. No ale myliłem się. Trener swojego nosa ma. On z tymi zawodnikami pracuje, on nakreślił taktykę. Okazuje się, że faktycznie to działało. No i to dobrze, że Wiktoria na to zwróciła uwagę, bo trzeba o tej akcji bramkowej zacząć od tego podania, od tej ucieczki Karlströma na te lewe skrzydło. Trener też powiedział, że w drugiej połowie mieliśmy szukać w tych bocznych sektorach coraz więcej gry. Słabo skrzydła funkcjonowały, tak? Jeżeli coś latało po skrzydłach w Lechu Poznań, to raczej byli to boczni obrońcy. Kolejne nazwiska, które musimy wyróżnić za to spotkanie, czyli Joel Pereira, także asysta, i Pedro Reboczo. Dużo takich podań na pole karne istotnych z bramkowymi sytuacjami, jak to było w przypadku chociażby tego strzału Weldę. Natomiast te skrzydła nie chodziły najlepiej. Może to było kosztem w ogóle takiej taktyki, tak? Ale o Kamińskim to sobie przypomniałem w tym meczu w taki wyraźny sposób, gdy asystował przy tej bramce Mikaela Iszaka. Natomiast wracając faktycznie do tego gola, Karlström, który uciekł gdzieś tam na te skrzydło, zagrał idealną piłkę do nogi Murawskiego. Murawski mięciutko na pole karne i też w nie takiej łatwej sytuacji wyszedł na czystą pozycję Kamiński, głową zgrał do Iszaka. Właściwie trzy podania palce lizać w tej całej akcji. Za każde podanie brawa, a złożyło się to naprawdę na taką akcję, na jaką Pogoni nie było stać w tym spotkaniu, tak? Czyli wicelidera. I tu, no to jest ta wyższość Lecha. Tu za to Lecha możemy chwalić. No i należy pochwalić, tak jak wspomniałeś, Joela Pereire, który dogrywał tę piłkę przy golu Dawida Kownackiego. Można mówić o tym, że Joel czasami ma problemy w defensywie, że być może Lubomir Szatka na co dzień jest nieco pewniejszy właśnie w odbiorze chociażby piłki w tej grze w destrukcji. Natomiast nie można odmówić Joelowi tych kapitalnych dośrodkowań, no niemalże na nos, w tym przypadku wprost na nogę Dawida Kownackiego. No tu zdecydowanie. Tu zdecydowanie nie ma nic do dodania, więc przechodzimy dalej do... Faktycznie, tylko tak, dodam może, że nawet jak z ciekawości przed naszym tutaj spotkaniem dzisiejszym spojrzałem w statystyki, to nawet widać, jeśli chodzi o skrzydła, że to nie do końca chodziło tak, jak należy, albo być może było takie założenie, patrząc na średnią pozycję zawodników. Faktycznie oni byli bardziej do środka skierowani. Jeśli ktoś już biegał po tych skrzydełkach, czy robił trochę więcej wiatru z przodu, to obrońcy. No tak, chociażby właśnie wspomniany też Pedro Reboczo, który w sytuacji z strzał Amaralem, który gdzieś ta piłka mu uciekła, no przecież to, co on tam zrobił, to też mogło skończyć się naprawdę bardzo ładną akcją i być może mogło dać prowadzenie Lechowi w
przypadku lepszego przyjęcia, czy też lepszego wykończenia. No i po tym golu Kownackiego było 2-0 i nie minęło kilka minut, a już kibice Lecha Poznań mogli cieszyć się z prowadzenia 3 bramkami. Kownacki faulowany w polu karnym. Myślę, że tutaj nie ma wątpliwości, że ten faul Łęgowskiego był w tej sytuacji. No i też Mikael Isak nie pozostawił złudzeń bramkarzowi Pogoni Szczecin, strzelając, wykorzystując tę 11, 3-0, 3 mocne ciosy. No i tak jak Grzegorzu wtedy wspomniałeś, nawet jak słuchałem sobie tej relacji radiowej, że no to już praktycznie musiałoby się coś bardzo złego wydarzyć, jeżeli Lech miałby nie wygrać tamtego spotkania. To są takie 3 ciosy, po których Pogoń no w zasadzie w takich racjonalnych okolicznościach nie miała prawa się podnieść. Nie, aczkolwiek gryzłem się też w język, bo 3-1 Lech prowadził z Krakowią i też się wydawało, że jest duży spokój, ale ten spokój wymknął się gdzieś spod kontroli, ale 3-1 to nie 3-0. No i też okoliczności zdobycia tych 3 goli, bo czas brutto to może było trochę powyżej 6 minut, podobnie jak Warta z Radomiakiem, ale od strzelenia pierwszej bramki przez Iszaka do faulu na Kownackim, czyli powiedzmy ten czas netto, to Maciek Henszel wyliczył 4 minuty 33 sekundy, tak, do karnego. Potem trwało około 2 minut to zbieranie Kownasia z murawy i opatrywanie, więc do tego karnego trochę czasu minęło, dlatego zrobiło się tam pewnie z 6 minut, ale to musiało naprawdę uciszyć drużynę Pogoni Szczecin. No, mogę zdradzić, wchodząc na stadion godzinę przed meczem, przy odbiorze akredytacyjnym, natknęliśmy się z grupą dziennikarzy poznańskich na Czesława Michniewicza, selekcjonerów reprezentacji Polski. Tak trochę o tej reprezentacji rozmawialiśmy, zażartowałem, mówię, kogo tutaj trener przyjeżdża oglądać, przecież w Lechu to Polaków prawie nie ma. A on mówi, ale gra Kamiński, a ja do Michniewicza i Salamon też. Na co Czesław Michniewicz spojrzał i Salamon też. Aczkolwiek ostatnio w Poznaniu bardziej wśród kibiców jest retoryka, żeby do reprezentacji nie wysyłać piłkarzy na marcowe mecze. Zresztą nie wiemy, czy zagramy w ogóle z kimkolwiek, to jest inna sytuacja. Natomiast żeby to tylko nie rozregulowało tych zawodników, ale to tak w nawiasie. Natomiast wracając właśnie do spotkania z Michniewiczem, mówi, nie, tu macie spokojne 3-0, nie? Ja mówię, no to tak wyraźnie. Nie, spokojnie, to wygracie tutaj 3-0, nie? No, więc widać, kto się zna na piłce i kto tego nosa do piłki ma, ale mamy na to świadków, że faktycznie w takiej oczywiście luźnej, swobodnej rozmowie, nie w jakimś oficjalnym wywiadzie, bardzo dobrze wynik tego meczu przewidział. Mówiąc też o tym, że pewnie myśląc, kto jak jest przygotowany do walki o Mistrzostwo Polski, kto jaką ma kadrę, jak ją zbudował i mimo, że Pogoń powiedzmy na początku tej rundy bardzo dobrze się prezentowała w tych 3 meczach, punktując przede wszystkim, o wiele lepiej od Lecha, jeszcze raz tyle punktów, nawet więcej w tych 3 kolejkach, no to gdy wszystko mamy ocenić w szerszej perspektywie, w szerszym kontekście, no to ta dojrzałość była po stronie Lecha i to Lech udowodnił. Chwalimy defensywę Lecha Poznań. Był wspomniany Bartosz Salamon. No i tę defensywę należy chwalić, bo tylko jeden celny strzał Pogoni Szczecin przydarzył się tej drużynie w meczu z Lechem Poznań. I to też umówmy się, ten celny strzał z pierwszej połowy, no taki troszeczkę oszukany, można tak w ten sposób to ująć. Więc ten monolit w defensywie, to jest to, o czym mówimy zawsze. Mówią o tym trenerzy, że mistrzostwa oczywiście zdobywa się też ładnymi bramkami, efektowną grą z przodu, ale jednak podstawą jest gra defensywna, Wiktorio. Tak, w ogóle teraz próbowałam sobie przypomnieć tą akcję i myślę, że to chodzi o tę akcję po błędzie Joela Pereira. No faktycznie, no mimo, że gdzieś tam troszkę mały chaos był nawet w tym polu karnym w tej sytuacji, no to udało się tą piłkę gdzieś powiedzmy, no na tyle przeszkodzić rywalowi, że no ten strzał no, był taki, że faktycznie wystarczyło się rzucić. Także tak, możemy chwalić oczywiście ofensywę Lecha Poznań, ale na tę ofensywę warto zwrócić uwagę pod tym względem, że naprawdę no rywale generalnie mają problem, żeby stwarzać sobie tę sytuację, też no, Pogoń, która no, potrafi stworzyć sobie fajną akcję, strzelić ładną bramkę, no miała z tym problem i tak naprawdę ja nie przypominam sobie jakiejś bardziej składnej akcji Pogoni z tego meczu, co chyba najlepiej świadczy o tym, że faktycznie ten monolit jest, a wiemy, że też są kolejni gracze, którzy w każdej chwili mogą wskoczyć i utrzymać ten poziom, jak nawet być może go podnieść na swój sposób, no bo jak sam trener Maciej Skorsza mówi, to nie jest jeszcze maksimum Lecha. Najważniejsza informacja po tym spotkaniu jest taka, że Lech odzyskał fotel lidera, ma 2 punkty przewagi nad Pogonią Szczecin, 3 punkty przewagi nad Rakowem Częstochowa. No i właśnie z tym zespołem przyjdzie się kolejorzowi mierzyć już za tydzień. Jakie są wasze oczekiwania przed tym spotkaniem? Myślicie, że to będzie trudniejszy mecz dla Lecha?
No najpierw jeszcze jest mecz Pucharu Polski w Zabrzu. Oczywiście, tutaj mówiłem o tym o tak. I to tak, trzeba o tym myśleć jednak po kolei, bo też po meczu tak podpytywałem zawodników wspomnianego Dawida Kownackiego. Mówi, no terminarz mamy jaki mamy, trzeba grać. Chcemy walczyć o Mistrzostwo Polski, trzeba te mecze wygrywać. Z Górnikiem to jest mecz jak finał, bo no, ten Puchar Polski ma to do siebie, że w lidze każdą stratę punktów nadrobisz. Możesz nadrobić, masz szansę nadrobić. W Pucharze gramy bez rewanżu, czyli nie ma opcji, więc to jest mecz jak finał i nie ma znaczenia, jaka jest siła tego przeciwnika. Teraz się schody zaczynają w Pucharze Polski, bo wszystkie słabsze zespoły ze słabszych lig już poodpadały, a przypominamy, że droga wiodła na razie Lecha przez Skierniewice i przez Garbarnię Kraków, tak? No to teraz już mamy zespół z Ekstraklasy i potem Raków Częstochowa i no powiedzmy robi się taki sądny przełom lutego i stycznia w Lechu Poznań, ale jakoś nie bałbym się to szczególnie. Myślę, że patrząc na to, że Raków też jest za Lechem, że ma swoje ambicje i że chce z tego tylnego fotela też atakować, bo tak wszyscy mówią Lech, Pogoń, Lech, no a tu Raków będzie chciał o sobie przypomnieć, a też no, gra w miarę skutecznie w rundzie wiosennej. To ja myślę, że dla Lecha mimo wszystko nie ma to większego znaczenia, czy tu jest mecz z Rakowem, czy z inną drużyną. No pewnie, no bo poziom trudności będzie inny, oczywiście. Ale ze spokojem. Na pewno doda takiego animuszu to zwycięstwo w Szczecinie, bo pokazało, ja uspokoi myślę, że przede wszystkim, bo po porażce w Gdańsku, gdyby nie daj Boże jakaś strata punktów nastąpiła w Szczecinie, zawsze byłaby taka niepewność, tak? Ta woda by się tam troszeczkę zaczęła gotować. Do pożaru daleko, ale niepewność by jakaś była, już w Poznaniu byłoby trochę marudzenia, narzekania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że tu to zwycięstwo uspokoiło sytuację i tak ze spokojem Lech sobie poradzi. No oby sytuacja zdrowotna tutaj znowu nie psuła planów, tak? To jest problem. No, co jest ważne w Szczecinie, tutaj już wybór składu trener Skorża miał chyba najlepszy w tym sezonie, bo już właściwie wszystkich najlepszych zawodników mógł wystawić, tak? Amara, Liszak i tak dalej, to już wszyscy, no oczywiście były też braki jakieś, ale powiedzmy już ta jedenastka była taka z pogranicza, czy wręcz taka optymalna, o jakiej można by myśleć. No to spokojnym krokiem proponuję, abyśmy przenieśli się do zielonej części Poznania. Warta Poznań rozegrała swoje spotkanie z Jagiellonią Białystok. Było to spotkanie wyjazdowe, o którym opowie Państwu w tym momencie Kuba Wieliński. Zieloni do Białego Stoku jechali z dużymi apetytami po dwóch wygranych z rzędu. Nadzieje kibiców Warty wzrosły w 25 minucie po czerwonej kartce dla Bogdana Tiru. Gospodarze mimo gry w osłabieniu zdołali obronić jeden punkt na własnym stadionie, a Warta może czuć spory niedosyt po remisie 1-1. Na pewno samo to, że jesteśmy rozgoryczeni po tym, że zremisowaliśmy w Białym Stoku, świadczy o tym, jak ten mecz się układał i jak chcieliśmy go skończyć. Oczywiście, że jak przeciwnik dostaje kartkę w pierwszej połowie, to wszyscy wymagamy tego, żeby mecz wygrać. Warciarze objęli prowadzenie w 63 minucie po debiutanckim golu Franka Castaniedy. Wyrównał dwie minuty później Tomasz Przykryl po niefrasobliwym zachowaniu poznańskiej defensywy. Castanieda, który wszedł w 61 minucie meczu na boisko, mógł zdobyć gola na wagę 3 punktów, ale w 83 minucie w sytuacji sam na sam z Alomerowiczem dość wyraźnie się pomylił. Spotkanie nie zachwyciło wizualnie, a o tym mówi choćby fakt, że przez 90 minut zobaczyliśmy tylko 3 celne strzały. Gra była szarpana, chaotyczna i każdy starał się gdzieś coś wykorzystać. Grajmy w piłkę, bo to jest 11 wojowników wychodzi i nie grają. Niech pokażą swój kunsz, niech pokażą swoją walkę, waleczność. Po niedzielnych potyczkach Warta ma 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. Najbliższy mecz Zielonych odbędzie się 5 marca o 15 w Niecieczy, gdzie drużyna Dawida Szulczka zmierzy się z ostatnim w tabeli Brukbetem Termaliką. Tyle Kuba Wieliński. Warta Poznań remisuje z Jagiellonią Białystok 1-1. No i to jest chyba taka pozytywna mimo wszystko informacja, że od 7 meczów Warta jest niepokonana w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. No i mało kto pewnie wyobrażał sobie taki scenariusz jeszcze kilka miesięcy temu, Grzegorzu. Pewne symptomy były, jak trener Szulczak objął zespół, że już jest lepiej, ale punktów brakowało.
A w końcu zaczęły pojawiać się punkty. Ja się staję coraz bardziej wybredny, jeśli chodzi o Wartę Poznań, bo przed tymi spotkaniami, które teraz powiedzmy trzy takie, mecz z Radomiakiem, po meczu z Legią, mecz z Radomiakiem u siebie i dwa wyjazdy, Jagiellonia, Białystok i Brugbet Termalika Nieciecza, mówię, może zwycięstwo w Niecieczy, nie przegrać z Radomiakiem, nie przegrać w Białymstoku, 5 punktów w 3 meczach, tak, to mówię, już będzie nieźle. A tutaj zwycięstwo z Radomiakiem i już zaczynam kręcić nosem, że Warta nie wygrała w tym Białymstoku. Może tak do końca statystyki tego nie pokazują, ale myślę, że bardziej straciła właśnie 2 punkty niż zyskała 1. W innych okolicznościach bym się cieszył, że jest remis, fajnie, szukamy punktów dalej, ale no będę wybrzydzał, że można było to spotkanie wygrać, tak mi się wydaje. No jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to zdecydowanie nie było to porywające widowisko. W zasadzie takim highlightem, główną sytuacją z tej pierwszej części meczu była czerwona kartka dla Bogdana Tiru z 20 bodajże 4 minuty spotkania. O ile mnie pamięć nie myli, tam kopnięty w głowę Michał Kopczyński, który musiał opuścić boisko niestety po tej sytuacji. Miejmy nadzieję, że Kopczyński będzie w stanie rywalizować w kolejnych meczach Warty. Na boisku pojawił się Miłosz Szczepański. No i od tego momentu warciarze grali z przewagą jednego zawodnika, czego do końca, Wiktorio, nie było widać przez kolejne minuty. No tak, niestety myślę, że generalnie rozczarowanie, o którym tutaj mówił trener na pomeczowej konferencji prasowej, jest jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ wydaje mi się, że w momencie, w którym Warta no, zyskała tą przewagę właśnie liczebną, no, wydawało się, że to trochę ruszy, że faktycznie ten mecz się troszkę będzie musiał otworzyć na swój sposób, będą mieć po prostu więcej przestrzeni. No a niestety, tak jak mówisz, no, to była chyba główna sytuacja tej pierwszej połowy. Później jeszcze pojawiła się okazja strzał Jasona Papo, no ale niestety no, daleko obok bramki, a szkoda, bo była to naprawdę dobra sytuacja, która pewnie dałaby komfort Warcie też do tej przerwy, a to też było krótko przed właśnie przerwą. Więc tak, myślę, że zgadzam się tutaj, że Warta niestety straciła te 2 punkty i pewnie nikt by się za nie nie obraził, bo tym bardziej, że no, powiedzmy sobie szczerze, no... No też szczęście było blisko, no, ponieważ gdyby może udało się troszkę więcej koncentracji zachować po strzeleniu gola, udało się na swój sposób być może zaprosić tą Jagiellonię bardziej na swoją połowę i gdzieś wyczekiwać na kontrę. A wiemy, że Warta potrafi szybko się też przeorganizować tutaj i przejść do ataku. No to te apetyty były większe i myślę, że przez ten najbliższy tydzień Warcie może przyświecać to przekonanie, że można było przywieźć z Białegostoku więcej. Chociaż z drugiej strony też... zaprosić, tylko jedną rzecz wtrącę, zaprosić też Wartę, Jagiellonię, Białystok na swoją połowę w momencie i czekać na kontry w momencie, w którym gramy z przewagą jednego zawodnika, to też taka dosyć dziwna byłaby sytuacja, więc a no pewnie kibice w jakimś pozycyjny stopniu... musi Warta dopracować, no właśnie, mimo wszystko. Jeszcze to nie jest to tak, do końca. Ale i tak już jest duża poprawa faktycznie, jeśli chodzi o Wartę, bo czy całą jesień, czy początek też wiosny, mówiąc o Warcie, to zastanawiamy się, kto jest słabszy. I to jest cały czas szukanie 3 słabszych. I przez całą jesień no nie było 3 słabszych. Jeden, góra naprawdę 2, a w gronie 3 najsłabszych drużyn i punktowo, i pod względem jakości piłkarskiej była Warta. Zmieniło się to, gdy trener Szulczek objął Zielonych, ale nie dlatego, że powiedzmy coś źle było za kadencji trenera Tworka, chociaż tam się coś ewidentnie wypaliło. Ale tak, na pewno jakiś powiew świeżości, jakaś zmiana to jedno. A dwa, jednak musimy na to zwrócić uwagę. Trener Szulczek ma mocniejszy skład niż miał do dyspozycji trener Piotr Tworek jesienią. Bo jednak ta kampania transferowa Warty jest całkiem pozytywna. Nie powiem, że jestem pod jakimś wielkim wrażeniem, ale jednak tak, bo pojawili się piłkarze, którzy coś wnoszą, strzelają bramki, bo Portugalczyk strzela 2 gole w pierwszym spotkaniu. Tutaj no, ukradł mu wprawdzie asystę Castaneda, kolejny nowy zawodnik. Miłosz z Ligi Mistrzów sprowadzony Szczepański też w słupek strzelił. Więc naprawdę powiedzmy ta zmiana w ofensywie nastąpiła i tutaj na pewno ten skład jest mocniejszy i miał większe pole manewru i więcej możliwości do rozrysowania czegoś trener Szulczek. Jak coś rozrysował i nakreślił jakieś zadanie, no to miał tych wykonawców z przodu, którzy potrafią to ewentualnie zrobić, stąd te nadzieje. No i faktycznie, gdy teraz mamy tak sobie przejrzeć tabelę, obejrzeć mecze, zobaczyć kto jak gra, no to znajdziemy tych 3, a nawet 4 słabszych od Warty Poznań na tym etapie sezonu. Ale kolejek jeszcze jest 11, punktów do zdobycia dużo. Nie wiem, zdaje się, że o 6 wygrywających
wygranych wiosną, mówił trener Szulczyk, żeby to dało jakiś względny spokój. Wiosną Warta ma na razie dwie wygrane. Może nie takie, gdzie zakładała wygrane, może tych punktów gdzieś tam w tym notesiku, te punkty może inaczej były rozrysowane, gdzie można je zdobyć, ale są, okej. Nie ma trzech punktów z Górnikiem Łęczna, są z Legią Warszawa. Więc tak ze spokojem, no tak z nadziejami będę jechał do Niecieczy na mecz z Brukbetem i robi się z tego bardzo ważny mecz też w kontekście walki o utrzymanie, bo bałem się, patrząc na to, jak wygląda sytuacja w tabeli przed rozpoczęciem rundy wiosennej, że gdy w pierwszy weekend marca Warta będzie grała w Niecieczy, no to już będzie mecz dwóch najsłabszych drużyn w tabeli, o niczym nie będzie znaczył, a okazuje się, że przynajmniej dla Warty znaczenie jeszcze ma. Mówiłeś o tym zimowym okienku transferowym i faktycznie w drugiej części spotkania z Jagiellonią Białystok kilku tych, nie tyle rezerwowych graczy, co właśnie sprowadzonych w okienku zimowym zaprezentowało się z niezłej strony. Chociażby weźmy pod uwagę bramkę strzeloną przez Wartę. No to tak, samą akcję rozpoczął Nilo Maenpa, który też moim zdaniem był jednym z jaśniejszych punktów po wejściu na boisko. Później ta piłka oczywiście przeszła gdzieś przez Adama z relaka, ale tak, Miguel Luis zagrał prostopadle do Miłosza Szczepańskiego. Ten nawinął Michała Pazdana, co nie jest, umówmy się, łatwą sztuką zmylić tak doświadczonego obrońcę, grającego przecież przez lata w reprezentacji Polski. Później troszeczkę tego szczęścia zabrakło, strzał w słupek, ale no właśnie tutaj nos strzelecki Franka Castaniedy po raz pierwszy w barwach Warty Poznań został wykorzystany. No i na pewno możemy z optymizmem patrzeć na to, co dzieje się w Warcie Poznań. Rzecz jasna, tutaj strata bramki boli chyba najbardziej, no bo jednak wydawałoby się, że Warta no, ma wszystko w swoich rękach, by docisnąć tego osłabionego rywala, żeby pójść za ciosem, tak jak zrobiła to chociażby w starciu z Radomiakiem Radą, ale jednak tego troszeczkę zabrakło. No i tak mam wrażenie, troszeczkę pechowo tam wybijał tę piłkę Dawid Szymonowicz. Później też nie zdołał powstrzymać napastnika drużyny gości. No i Tomasz Przykryl gdzieś wpisał się na listę strzelców i smutno zrobiło się na pewno w obozie Warty Poznań. Znaczy właśnie nie zdążyłam, nawet chciałam zauważyć a propos transferów, nie zdążyłam, ale myśleliśmy o tym samym dosłownie, że faktycznie te transfery, te pierwsze takie powiedzmy sygnały są bardzo pozytywne z ich strony. Właśnie bramka, o której mówisz, no faktycznie trzeba przyznać, że nowi gracze Warty Poznań odegrali tu kawał roboty. Też swój udział miał Adam Srela, który no widać, wskoczył chyba na ten poziom, który gdzieś tam oczekiwaliśmy, że będzie go prezentować, bo nie tylko się w końcu, można powiedzieć, odblokował na swój sposób, ponieważ strzelił parę goli, to jeszcze, no to jest zawodnik, który potrafi też powalczyć z przodu i dużo dać z połowy, więc to na pewno na plus. A bramka, o której mówisz, która stracona, no szkoda trochę tej sytuacji z Dawidem Szymanowiczem, ponieważ to też był dobry początek wiosny w wykonaniu tego gracza. Oczywiście nie będziemy go tutaj, że tak powiem, przez jeden punkt linczować, ponieważ mogło się przytrafić każdemu. No aczkolwiek, no, gdyby może nie to, no to wiadomo, mógłby ten mecz się potoczyć inaczej, ale nie będziemy ktypać, liczy się to, co na koniec, no 1-1. Być może troszkę więcej skuteczności przy następnej okazji, chociażby Franka wspomnianego, i będzie to wyglądać inaczej, ponieważ jest to gracz, którego myślę, że możemy dużo oczekiwać, ponieważ no, takie CV no, może wzbudzić nadzieję i myślę, że sporo kibiców Warty gdzieś widząc ten transfer też mogło mieć nadzieję, że faktycznie no, będzie to zawodnik, będą to ogólnie zawodnicy, którzy Warcie pomogą. W takim zespole jak Warta no, potrzebny jest ktoś, kto trochę tej jakości doda, jak to było z Makana Baku w zeszłym sezonie i teraz właśnie chyba potrzebny jest taki Castaneda. Myślę, że te umiejętności ma. Natomiast w kontekście transferów Warty Poznań, no nie chciałbym teraz do klubowej kasy zaglądać, bo obawiam się, że no to jest duże ryzyko, jakie podjęli szefowie Warty Poznań, żeby walczyć o utrzymanie, bo to jest walka o byt klubu. Bo różnica między Ekstraklasą a pierwszą ligą, czy też dolną połówką Ekstraklasy a pierwszą ligą, jeśli chodzi o wydatki, nie jest kolosalna. A jeśli chodzi o przychody, jest kolosalna, bo nie ma przychodów w pierwszej lidze spraw telewizyjnych liczonych w milionach złotych, a w Ekstraklasie te pieniądze są i no Warta co chwilę podejmuje ryzyko. Warta, gdy znalazła się w świetnej sytuacji wyjściowej w walce o awans do Ekstraklasy, też zaryzykowała i to ryzyko było potrzebne finansowe. Po awansie trzeba było to spłacić i tak teraz znowu Warta ciągle ryzykuje, ale wychodzi z tego obronną ręką. Były zresztą piłkarz
Warty, dzisiaj już przy Bułgarskiej, czy bardziej we Wronkach, gdy jeszcze był w Warcie Adrian Laskowski mi opowiadał tak w takiej rozmowie, że w tej Warcie to my zawsze jakoś na te cztery łapy spadamy. I gdy się tak prześledzi historię Warty, faktycznie oczywiście spadała, miała też swoje gorsze okresy, ale tak z tym nożem na gardle jakoś sobie potrafiła radzić albo wykorzystać swoją szansę. I liczę na to, tak, że to ryzyko się opłaci, bo jak się nie opłaci, no to będzie źle, jeśli chodzi o Wartę, a i tak, no jeśli chodzi o finanse, no to daleko jest tam jednak do zielonych wykresów, więc no musi to ryzyko finansowo-sportowe się opłacić sportowo i wtedy... No powiedzmy, jeszcze będziemy się cieszyć Wartą w Ekstraklasie. W ogóle Wartą. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, że Warta utrzyma się na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Natomiast jeszcze tak kończąc może powoli temat tego spotkania z Jagiellonią, zremisowanego, przypomnijmy, 1-1. Zdziwiły mnie słowa na pomeczowej konferencji prasowej ze strony Piotra Nowaka. On mówił o tym, że Warta to jest bardzo przewidywalny przeciwnik i no chyba, że tutaj możemy się zgodzić, że przewidywalny w tym, że będzie grał konsekwentnie zespół Warty Poznań i będzie wychodził wysokim pressingiem, bo akurat ten pressing, szczególnie na początku spotkania, był w drużynie trenera Dawida Szulczka gdzieś tam widoczny. Natomiast już tak naprawdę serio, Warta robi te kroki do przodu i myślę, że to idzie mimo wszystko w dobrym kierunku, a trener Jagiellonii troszeczkę może przesadził moim zdaniem. Potrzebni są tacy piłkarze, o czym powiedziałem, którzy będą troszkę nieprzewidywalni, i wtedy faktycznie ta Warta będzie mniej przewidywalna, bo może nie była to taka miła wypowiedź trenera Nowaka, ale gdy tak popatrzymy na Wartę, no to trochę tak jest, tak? Wiemy, jakie ma możliwości, jakie ma deficyty. Ale z drugiej strony taktykę często Dawid Szulczek dostosowuje potrafi dobrać pod konkretnego rywala. Dokładnie. I to już od pierwszego czy drugiego meczu tak robi, tak? Bo pod Lecha potrafił się przygotować, pod Legię już teraz w tej rundzie wiosennej. Natomiast no zawsze jest potrzebny ktoś z taką odrobiną szaleństwa, nieprzewidywalności, że ten obrońca do końca nie wie, co zrobi ten ofensywny zawodnik i to w takich zespołach jest ważne, żeby dołożyć taką tą szczyptę takiej przyprawy, tak? Każdy, nawet najprostszą potrawę, to jednak trzeba na końcu przyprawić, posolić albo popieprzyć. No i w zespole istotna jest też rola dyrektora sportowego, no bo to on odpowiada w dużej mierze za transfery, które zostały zrealizowane. Radosław Mozyrko, taka informacja została przekazana przez dziennikarzy sport.pl, ma opuścić Wartę Poznań i na początku marca przenieść się z powrotem do Legii Warszawa. Mówię z powrotem, no bo wiadomo, że on tam przez lata był związany właśnie z klubem ze stolicy Polski. Ma tam zostać szefem scoutingu, z tego co kojarzę. Zdziwiła was ta informacja, Wiktorio? Czy zdziwiła? Ja poczułam się może zaskoczona, w sensie, że to tak szybko gdzieś naprało znowu tego, powiedzmy, odwróciło się na nowo w drugą stronę. No ponieważ, no, nie wiem, ile to będzie. Pół roku, niecałe nawet, jak Radosław Mozyrko jest tutaj w Poznaniu. No myślę, że szkoda, ponieważ... chociażby te ostatnie ruchy transferowe Warty, no zapowiadają się dobrze. Oczywiście jest jeszcze za wcześnie na taką pełną weryfikację, no bo ile tych meczów ci zawodnicy mają rozegranych? Paręnaście minut, można powiedzieć, nawet w niektórych przypadkach. No aczkolwiek gdzieś to na pewno zapuszy być może pracę taką od środka Warty. No i cóż, może tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, lepiej, że wydarzyło się to teraz niż miesiąc temu, że już jakieś tam ruchy poczyniono, że tych nowych graczy sprowadzono, no bo to byłby wtedy w ogóle moment, ten miesiąc temu by się to powiedzmy przytrafiło, że no to całkowicie desynchronizacja tej pracy byłaby, więc znaczy zaskakujący na swój sposób myślę, że tak, no ale zobaczymy też jak Warta się... Odnajdzie w tej sytuacji znowu. Mówił Radosław Mozyrko, że Warta musi dokonywać co okienko transferów gotówkowych, ale chyba nie o takie transfery chodziło, Grzegorzu. Być może, natomiast myślę, że zastanawiam się teraz, na ile ta Warta jest zabezpieczona. Powiedzmy, na ten sezon jest zabezpieczona i to się z Wiktorią zgodzę. Natomiast średnio jest zabezpieczona w dalszej perspektywie, bo tu mamy wypożyczenia, kontrakty do końca sezonu tylko. I co będzie potem, tak? No, oczywiście jest to też ryzyko, bo nie wiemy, co z Wartą będzie. No, liczymy, że się utrzyma. Innym kąskiem będzie Warta w Ekstraklasie, innym poza Ekstraklasą. Natomiast, no właśnie, ten skład po sezonie może być mocno przerzedzony.
I tutaj nie wiem, czy ta Warta jest jednak w dalszej perspektywie zabezpieczona. No taki jest ruch piłkarski. Też mnie troszeczkę to mimo wszystko zaskoczyło, bo dopiero co mieliśmy zmianę dyrektora sportowego i ten dyrektor sportowy sezonu nie przepracował. Bo tak na dobrą sprawę jedno okienko transferowe jest dziełem Mozyrki. Doraźnie udane, no ale teraz znowu ktoś będzie musiał nad tym popracować dalej. I to widać też, że no Warty no nie jest klubem, którego stać na jakiś sztab ludzi, widać też mocne jakieś nazwiska, szukanie też asystenta, to wszystko tak dla trenera Szulczka i ostatecznie został ten asystent wyciągnięty z własnych zasobów, cenny, bo trener Tomaszewski, no to jest znany trener z dobrymi wynikami, dobrymi osiągnięciami szkoleniowymi i tak dalej, no ale jednak... Co jakiś czas, mimo dobrych wyników, patrzymy na Wartę, że jest takim klubem cały czas na dorobku sportowym i organizacyjnym. Miejmy nadzieję, że to będzie wszystko zmierzało w dobrym kierunku, zarówno właśnie sportowo, jak i pod kątem organizacyjnym. Myślę, że to będzie wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy program, o dzisiejsze wydanie, jeżeli chodzi o mecze zarówno Lecha Poznań, jak i Warty. Przypomnijmy, Lech zagra za tydzień, najpierw zagra oczywiście w środę z Górnikiem Zabrze w ćwierćfinale Pucharu Polski, później czeka kolejorza starcie z Rakowem Częstochowa. Jeżeli chodzi o mecz ligowy u siebie, to będzie starcie bodajże w niedzielę. Natomiast Warta Poznań, tak jak tu zostało przez ciebie, Grzegorzu, wspomniane między słowami, wybierze się do Niecieczy na starcie z Brookbetem Termaliką właśnie Nieciecza. Będzie to mecz o przysłowiowe 6 punktów i miejmy nadzieję, że Warta poradzi sobie w tym spotkaniu znakomicie. Na pewno jeszcze możemy powiedzieć o takich wydarzeniach z ostatniego tygodnia, że dobrze, że Tomasz Kędziora powrócił do Polski. Tu tak nie chciałem celowo dosyć poruszać tematu wojny, którą Rosja wypowiedziała w zasadzie Ukrainie, tej agresji ze strony Rosjan w kierunku Ukraińców. Miejmy nadzieję, że te wydarzenia również dobiegną końca już niebawem, ale na pewno cieszy to, że Tomasz Kędziora zdołał uwolnić się z Ukrainy, zdołał wyjechać wraz z rodziną i dotrzeć do Polski. Mówimy o tym, bo jest to rzecz jasna były piłkarz Lecha Poznań, mistrz Polski z tym klubem, a więc to jest na pewno taka najbardziej pozytywna informacja z ostatnich dni, jeżeli chodzi o to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tyle w dzisiejszym magazynie. Dziękuję bardzo za uczestnictwo w tym magazynie Grzegorzowi Hałasikowi z Radia Poznań. Dziękuję bardzo. A także Wiktorii Łabęckiej z aosporcie.pl. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia już za tydzień.